Cześć, czołem, kochani. Witam was serdecznie w kolejnej serii z Mountain Blade Banner. Będzie to nowa seria, bo chciałbym, jak już mi przywróci się możliwość streamowania, czyli niedługo, zacząć grać w Banner Lorda, ale zacząć grać inaczej, czyli chciałbym grać bardziej realnie. Nie mam już lagów, także mogę nawet duże bitwy spokojnie przeprowadzać. Mogę dowodzić. Więc teraz sobie grałem kozaitami, bo tam jest tylko, wiecie, F1, F3, czyli wszyscy do ataku i ci konni łucznicy robią wszystko sami i nie trzeba się jakby nad tym rozwodzić, nie trzeba się skupiać, tylko po prostu rypie wszystkich jak tylko możesz na odległość. Ale chciałbym, słuchajcie, zagrać teraz inaczej. Chciałbym zagrać właśnie nacją, która ma świetną piechotę, wymaga dużo taktyki, ale przez co jest to, ta gra jest bardziej skomplikowana, bardziej złożona i trudniejsza. I wybór padł na strugi. Ja myślałem jeszcze o Batańczykach, ale wikingowie w sumie są spoko. Chyba troszkę fajniejsi niż leśni ludzie, także zupełnie nowe podejście do rozgrywki. To będzie taki pierwszy odcinek wprowadzający. Podejrzewam, że jak dostanę już ten kabel, teraz za chwilkę będą ferie. W pierwszym tygodniu ferii mam wolne, więc będę mógł nawet może w ciągu dnia streamować. Więc wtedy byśmy na przykład rano robili sobie Banner Lorda, wieczorem coś innego. No ale to jeszcze wszystko zobaczymy. Póki co taki chciałbym nagrać mniej więcej pół godziny odcineczek wprowadzający. Bo to może być ciekawa sprawa. Nie chcę mi się tutaj za bardzo bawić w różne udziwienia, więc wybierzemy sobie po prostu jakąś taką ciekawą postać, która będzie przypominała Wikinga. Może być taka postać. Make a shield wall! Tylko damy ciebie trochę wyższego. Make a shield wall! Give him hell! O, z takim dubalnym głosem. Żadnych udziwnień robić nie będę. I kim może być nasz kolega? Ja będę chciał walczyć i na piechotę, i konno, więc tutaj generalnie fajnie było mieć takiego, wiecie, berserkera z po prostu bez tarczy, tylko z takim wielkim, długim młotem. I tak będziemy chcieli raczej się bawić, więc polarmy nie. Raczej bym celował właśnie w two-handed broń, ale na początku tego nie ma. No to tego też będę chciał, że tak powiem, troszkę stać i bronić łuczników. Więc na razie załóżmy, że będę hunterem. Będę domyślnie może strzelał z łuku, bo wiecie, taki spamer na odległość noobik to dokładnie jestem ja. Co możemy tutaj porobić? Pomyślmy, co mi się przyda. Jak mam biegać, to też mi się przyda atletyka. Więc może dajmy tak. O, dwuręczna broń. I kowalstwo, ale nie będę się bawił w kowalstwo, więc nie wiem, czy jest sens. Raid. Charm. No trochę będziemy handlowali. Może tak być. Chciałbym zrobić coś, co mi da tu handed. Było coś fajnego, ale tutaj nic takiego nie widzę. Throwing nie będę używał. Rogery i rzucanie. No tutaj kłopot, bo nic fajnego nie ma. Dajmy troszkę może w scouta. Dajmy Rogery. I teraz pytanie, kim będę? I bodajże ten wybór, ostatni, który teraz robię, da mi broń, której będę używał, ale chyba tutaj widzę, że to jest domyślnie ustawione. Więc pomyślmy, włócznictwo już nie chcę dawać punktów.
Slow Jerry i co jeszcze? I strategia, no może być. Jun, no jak będziemy się nazywali? Będziemy, kurde, oczywiście jakimś nordyckim lodem, wikingami. Jak się może nazywać taki nord, którego sobie wymyślimy, słuchajcie. Momencik. Tak, kochanie? Już jestem, to chyba jak nie zapomnę, to przewinę, przeciągnę, żebyście tego nie słyszeli. Ale wracając do tematu, jak się może nazywać postać nordycka, którą będziemy grali? Myślę, że to będzie jakiś Sven albo ktoś taki. Niech będzie Sven, słuchajcie. Taka nordycka, szwedzko-norweska, norweskie imię, myślę, że Sven będzie spoko. Realistic to za wysoko jak na moje progi, damy sobie 2/3. Tak. Dajmy sobie tutaj very easy, bo ja będę dużo chodził, więc to będzie piechota. Kombat niech będzie normal. Tak, niech się członkowie klanu sami wrzucają. I słuchajcie, zaczynamy. Myślę, że to tutaj sobie ominiemy. Grać nie umiem. Lepiej już nie będzie. Więc teraz chciałbym zrobić coś dosyć ryzykownego. Sven. Sven, Sven są. Taka będzie nazwa klanu. Nordycki klan. Musi być groźny, musi być szybki, może jakiś niedźwiedź. No, niedźwiedź jest groźny, jest szybki. To nie można go rysia. Ale niech będzie tak. Może taki. Piękna gałąź rody. Teraz chciałbym zrobić coś ryzykownego, słuchajcie. Czyli dostać się tutaj bez ludzi. Nie wiem, czy to się uda. Ale spróbujmy. A teraz wiecie, każdy luteks mnie będzie chciał atakować. Ale chciałbym mieć po prostu czysto nordycką, czysto strugańską armię. Widzicie? Rudno zawracają. To się uda. Żeby nie brać po prostu byle kogo do partii. I tu już strugian. Możemy rekrutować. Mam pewność, że to są nasze wioski. Ciężko się gra, słuchajcie, taką jak mam właśnie teraz armią. Ciężko się gra, a to wynika, słuchajcie, z tego, że jestem wolny, jednak tu za itami to już miałem tą armię w 100% konną. Nie oszukujmy się, mogłem każdego dziarnąć. Każdego wroga mogłem prześcignąć. Przed każdym wrogiem mogłem uciec. I było to skomplikowane i ciężkie. Mamy 12 interesów. Będziemy robić część piechoty, część jazdy.
tutaj muszę zastosować bardzo skomplikowany i ciężki sposób grania, czyli na razie... Charge! Wszyscy do przodu. Oczywiście na początku to strzelanie z łuku będzie z dupki. O, nie trafiłem. Tak mnie pokonali. No dobra, trzeba będzie to wyjąć. Będę musiał cię pokonać. Dobra. Przynajmniej. Poradzą, no tutaj widzę, że teraz tak głosu nie ma, ale pewno część z nich awansowała, ale no tak, kurde, słabo. Jeszcze 12 strzał powinno mi starczyć, ale takie są początki, słuchajcie. Byle looters. Może wam zrobić krzywdę. Ja! Ten celownik jeszcze taki z dupy. Powinno mi się do tego dwie strzały. Byle tak na ostatnich dwóch, to postaram się. Zawalczyć na piechotę mieczem. Oczywiście znając moją umiejętność, mogę to życiem wypłaszczyć. Jezus, jeszcze. Dostaniemy. Jestem zabity. Przynajmniej mam, wiecie, dosyć, jak to moi ludzie. Trzech przeżyło i dwóch przeżyło. No kiepski to był interes. Jednak atakować aż tyle ludzi. To jest obarczone ryzykiem. Niestety, wiecie, z lootersów to ja fajnych rzeczy nie znajdę. Podejdźmy jeszcze raz tutaj. Może możemy kogoś tutaj rekrutować już. Omor. Najbliższe miasto to jest Omor, więc idziemy do wioseczek. Lootersów nie chcę przyjmować w swoje szeregi. Mi chyba level wskoczył. Właśnie, mogę puścić tu jakieś rzeczy. Róbmy tak. Focus pointy mogę poddawać, tak? Zastanawiam się w co. Steward, dajmy. No na razie nic z tego nie mam, ale tak zróbmy. I znowu rekrutacja ludzi. Zatrukujemy tych lootersów. To będzie taki odcinek troszkę wprowadzający. Hmm.
Możemy się przedstawić, pogadać. No na razie nic nie mogę zrobić. Tutaj podjedźmy. Tak, żeby chociaż 10 ludzi mieć. Bo teraz łapać takich 5-4, to by my ludzie mogli awansować, bo z tego to... Chociaż zróbmy tak. Sprzedajmy rzeczy, które mamy do sprzedania. Szkoda, że nie macie muła. I zrekrutujmy ludzi. Zaatakujmy tych 17. Trochę za dużo ludzi jak na początek, ale trudno. No może, może nie zbankrutuję. Tutaj są. Tylko zrobię teraz coś, że tak powiem, spokojniejszego. Mianowicie najpierw trochę postrzelam ja, dopiero potem zaatakuję resztą ludzi. Bo ci rytelsi znowu mi, wiecie, przejadą się po moich ludziach. Tak, chociaż trochę się rozdzielą. Swoich ludzi. Więc to jest poświęcenie godne władcy. Teraz już nie jest jednym jednego z tych ludzi. To wyszło to dobrze, koń przeżył. Piętnasto awansowano. O to mi chodziło. Tak, robimy kierowców, mieli uczników. Będziemy mogli... Będziemy mogli lepiej zarządzać już. Od razu podejdźmy tutaj, sprzedajmy, bo jednak kasy będzie mi brakowało tutaj na początku. Jego mam konia, Uber Horsa. To wyjaśnia, czemu jest taki żenująco słaby. No dobra, ale 1000 odzyskaliśmy, ludzi jest sporo. Jakieś levele mi podejrzewam wskoczyły. Tak, jazda konna, full speed. Czy manewrowość? Nie, chyba manewrowość, bo nie będę tutaj raczej szarżował. Więc manewrowość mi się przyda zdecydowanie, zdecydowanie bardziej. I teraz już kolejną walkę będziemy mogli mega taktycznie go zagrać. I to będzie taka zapowiedź tego, co się będzie działo. Tutaj grając z drugą, będę starał się po prostu technicznie, taktycznie go zgrywać. Te bitwy będę usznikami szukał
tak powiem. A teraz to, że tak powiem, razem atakujemy. To już nie będę się tutaj kombinował, niech moi ludzie są ekspo. Ale będę starał się szukać wzniesień, ustawiać szczytu wyżej, tak żeby wykorzystywać. Kształtowanie terenu. O, trafiłem w miejsce. Oczywiście tych kilku strugiańskich jeńców też będziemy mieli, bo oni się przydają, ale to są raczej ludzie skałci, to nie są ludzie. Tutaj ludzie, którzy są stosowani do takiej ciężkiej walki. Tylko tacy skałci, lekka jazda to. Ich możemy zaatakować, bo jak wiecie, tutaj się atakują zawsze. Ale o co chodzi? Słuchajcie, patrzcie. Follow me! Wszystkich biorę za sobą. Po prostu będę ich grzecznie rozstawiał. Chociaż... Stand apart! Attack! Teraz to nie ma sensu. Łuczników wyżej. Resztę w innym miejscu. Jeszcze złapiemy może z jednych ludzi. No hideout to nie na moje umiejętności, żeby teraz atakować hideout. Bo tu są, o, bardziej wyżej tierowi, ale tu już tych leśnych bandytów, pięciu. To są już bandyci tieru wyższego, więc można. Co tutaj mamy? Mamy jednego łucznika. Forward! Light formation! Tam ci już strzelają, wiecie co? Form a line! Face that way! Will to loose formation! Charge! Atakujemy, bo to są dobrzy łucznicy. Oni cię już strzelają w nas. Ale ja mam zrywa. Boże, jak on, jak ten mój Sven teraz dla mnie, jeżeli chodzi o walkę. No tak, akurat z ludźmi lasu to są te trochę chłopi bartańscy tam, że tak powiem, zgubieni gdzieś. To z nimi się ciężko walczy, szczególnie na tych niższych poziomach, bo oni po prostu mają bardzo, bardzo dobrą formację, jak są łucznicy. Są najlepsi łucznicy w grze i oni potrafią niestety przyfasolić ostro. I złapmy jeszcze jakąś jedną grupkę. Idźmy do warczek. O, tu jest 10. To będzie, słuchajcie, ciężki pojedynek. Ale też no, nie mogę jeszcze zrobić tego taktycznie, z tego względu, że po prostu batańscy łucznicy mają mega duży zasięg strzał, więc oni by mi wybili ludzi. Musimy zaatakować, nawet łucznikami, których mam tutaj już trzech, jak widzicie. Ja pojadę naprzód, żeby, tak powiem, zbiegać na siebie strzały. Ha!
jakoś radzą, strzelają. Boże, szczynuję. Na tych niższych poziomach to jest tragedia. Dobrze, one się udają. Czyli ten schodek może będzie więcej. Taktyka to raczej wiecie. Będzie musiała mieć miejsce w późniejszych etapach. Już mamy troszkę hunterów. Więc anime mi się rozwija. Pojedźmy do tego wagrzek teraz i sprzedajmy nadwyżkę. Ja będę chciał spokojnie sobie koegzystować, będę chciał zbierać ludzi, będę chciał się rozwijać. Zobaczmy, tak, żarcie mamy. Uni mógłby się przydał, żeby móc brać więcej rzeczy. Hunting bow jest więcej wart. Strzałki. No, zostawmy. Te, które są. Tutaj też raczej nic nie będzie, ale kasa, zobaczcie. Niby nic, ale kasa. Kasa rośnie, mamy 1200, więc no, początki to jest tak naprawdę łupienie lutersów. I ekspienie swojej armii. A my może jeszcze jednego sobie diablimy, bo tutaj jest do misji potrzebne. Denary 2000 i 20 ludzi, więc dobierzmy jednego, żeby tę misję wykonywać, żeby się wzmacniać. Pomożemy. Już na auto walce. Przedstawiłem się dobrze naszemu członkowi królestwa. 18. Jak tych się udało złapać, to już jest to jakiś fajny prognostyk. Tutaj żeśmy potem mogę zapomnieć. I 18 ludzi pokonanych. A i ten dołączył do mnie. Dobra, zróbmy tak. Atak! Mniej strat jest jak atakujemy z automatu. Awansowało 4, czyli było warto tą bitwę nawet na ten sposób rozegrać, samemu nie strzelając zbyt dużo. Naucznicy mi się po prostu teraz przydadzą. Muszę robić te dwie formacje, żeby potem móc się fajnie bawić, słuchajcie, taktyką. To jednak jest dobra zabawa. I tyle, sprzedajmy, bo ja potem o tym zapomnę, że mam sprzedać. Podjedźmy do Omor i jak dobrze pójdzie, słuchajcie, to przygody Svena będą serią, którą będę chciał rozgrywać na strumyku. No,
teraz, jak nie mam lagów, jak mogę te bitwy nawet jeszcze większe robić spokojnie, to nie ma sensu bawić się w taką grę właśnie. Prostą na F1, F3, tylko trzeba sobie jakoś tam urozmaicać rozgrywkę. Tak mi się wydaje, to będzie też ciekawsze do oglądania. I dla mnie też ciekawsze do grania, także... Pierwszy odcinek za nami. Ja wam pięknie dziękuję za to, że byliście ze mną i do zobaczenia. Podejrzewam ferię na strumyczku. Ja się powoli szykuję do pracy, bo o 12 wychodzę. Pracować oczywiście trzeba. Czemu mi się tu pokazuje komunikat ciągle, jak nie mam nikogo do awansu? Przedziwne. Zrekrutujmy jeszcze jednego Sturianina. A wam, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w przyszłości najbliższej. Pa, pa, cześć, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.